Nam dali 10 dni, że mamy się wyprowadzić. No więc się poszli z tatą szukać, no gdzie, na Kazimierzu, bo stamtąd ich wyrzucali i tam zresztą wręcz mówili, że tam. I do tej kamienicy, do którejśmy przyszli, to już nie było nic w tym, co się potem zamieszkali w tym mieszkaniu, tylko stało dwóch Żydów takich z tymi brodami, ortodoksyjnych. No i właśnie tata wtedy z tym jidysz do nich namawiał ich. Gdzie się wypchacie? Na pewną śmierć się pchacie. Zgońcie brody, zgońcie pejscy, zróbcie sobie tego. Ja przyjdę po te fotografie, wyrobię wam do karty lewe. Uciekajcie. Nie, bo tam zaczęli mu tłumaczyć, w jakich księgach świętych napisane, że takie na nich przyjdzie nieszczęście i oni się muszą podać woli Bożej, tylko jedno mają prośbę, że to był dla nich, bo to pod 13 numerem rozumiemy, że to było szczęśliwe mieszkanie i że jak wrócą, to żebyśmy im to mieszkanie z powrotem oddali. Nie kopaliśmy, nie szukaliśmy złota, no bo można by było tak pomyśleć, że gdzieś mają ukryte. Nie mówiąc o tym, że stan tych mieszkań był okropny. Brudne, okrute, szczury, myszy, tylko to nie chciał. No i nie poszli na to. Tato, jako właściciel tej kamienicy, miał prawo, przepustkę taką, że mógł tu wchodzić, prawda? Więc był co tydzień. Albo sobota, albo niedziela był. Zawsze chodził z tymi swoimi aktami, nie aktami. Oprócz tego, że znał ten jidysz, to też znał również perfekt niemiecki. No i przemycał im bibułę, przynosił tutaj, prawda. Paru Żydów wyprowadził stąd, w sensie, że wyrobił im lewe karty, dał namiar, gdzie mogą szukać dalszego wsparcia, prawda. I zawsze, jeśli tylko to z nich był chętny, to no, jak mógł, tak pomagał. Nie chwalił się tym, to tylko tak to, że wiem, że wyrabiał takie karty, to ja już pracowałam w konspiracji i to przez moje ręce przechodziło, prawda? Bo musiałam zawiadomić łącznika, który przyszedł z walizeczką, tak, miałam walizeczkę i tam miałam wszystkie pieczątki i wszystko to potrzebne do wyrobienia lewych papierów.